Historia Gwiazdy Śmierci jest raczej każdemu znana, głównie dzięki filmowi Rogue One oraz prequelowi do tego filmu w postaci książki Catalyst. Mimo tego, niektóre informacje nie zostały zawarte w tych dwóch tytułach. Ponadto, poznaliśmy kolejne, nowe informacje odnośnie projektu tej drugiej wersji superbroni Imperatora w książce From the Certain Point of View – Return of the Jedi. Dlatego w tym filmie zajrzymy za kulisy owych dwóch projektów Gwiazd Śmierci, aby wydobyć dla Was nowe i ciekawe informacje. Historia budowy Gwiazdy Śmierci rozpoczyna się na krótko po wybuchu Wojen Klonów. Autorami oryginalnych projektów byli geonozjańscy inżynierowie, którzy inspirowali się technologią opracowaną przez starożytnych Sithów. Jednakże przez atak Republiki na Geonosis nie zdołali oni dokończyć prac nad rozwojem głównej broni stacji bojowej, superlasera, wykorzystującego moc kryształów Kyber. Za pośrednictwem Pogla Mniejszego zaprezentowali plany hrabiemu Dooku, a ten natomiast przekazał je swojemu mistrzowi, Darthowi Sidiousowi. Ten, jako kanclerz Palpatine, przedstawił plany strategicznemu komitetowi doradczemu. Wprowadził przy tym niepokój, że separatyści budują superbroń i dlatego Republika potrzebuje wcześniej zbudować własną. Po wygraniu drugiej bitwy o Geonosis przez Republikę, Pogl Mniejszy został pojmany. Wynegocjował on jednak swoją wolność w zamian za wykorzystanie swoich trutni w konstrukcji stacji bojowej. Tym samym budowa pierwszej Gwiazdy Śmierci rozpoczęła się nad planetą Geonosis. Koszt jej stworzenia osiągnął ponad bilion kredytów i został sfinansowany przez Unię Technokratyczną, Klan Bankowy, Federację Handlową oraz w tajemnicy przez samą Republikę. Tylko nieliczni członkowie Republiki i później Imperium wiedzieli o pracach nad superbronią. Ci, którzy posiadali taką wiedzę, a więc członkowie Strategicznego Komitetu Doradczego, podpisali oficjalny akt tajności, aby utrzymać projekt w tajemnicy, zarówno przed Jedi, jak i całą galaktyką. Nadzór nad projektem sprawował Orson Krennic. Powstało kilka placówek i składów zaopatrzeniowych jako punktów kontrolnych dla dostaw materiałów, aby chronić faktyczną lokalizację budowy Gwiazdy Śmierci. Podczas prac konstrukcyjnych z asteroid w pierścieniu Geonosis wydobywano rudy surowców, a niegdyś fabryki droidów bojowych na powierzchni planety zostały przekształcone w szereg rafinerii. Sama budowa stacji bojowej zajęłaby znacznie mniej czasu, gdyby nie zupełnie nowa technologia superlasera, która musiała zostać opracowana od zera. Ponadto, za samo opóźnienie poniekąd odpowiedzialny jest Galen Erso, który również jest autorem krytycznej wady superbroni w postaci szybu termowentylacyjnego. Po zakończeniu Wojen Klonów i przekształceniu Republiki w Imperium, konstrukcja Gwiazdy Śmierci została przeniesiona na Scarif. Dla ochrony swojej tajnej broni Imperium eksterminowało wszystkich Geonosian, a ich miejsca pracy zajęli niewolnicy, na przykład Łuki. Całe Scarif zostało otoczone polem siłowym w celu ochrony prac konstrukcyjnych. Orbitalna stacja bojowa DS-1 oficjalnie uzyskała pełną sprawność bojową 20 lat od rozpoczęcia projektu. Jednak dalszą i krótką historię jej służby w Imperium znamy bardzo dobrze. Arogancja Tarkina podczas bitwy o Yavin i wada konstrukcyjna stworzona przez Galena Erso doprowadziły do zniszczenia Gwiazdy Śmierci przez Luke'a Skywalkera. Po tej dotkliwej dla Imperium porażce, Imperator nie czekał długo i natychmiast nakazał rozpoczęcie budowy nowej, ulepszonej i potężniejszej stacji bojowej, pozbawionej wad swojej poprzedniczki. Konstrukcja drugiej Gwiazdy Śmierci została oddana w ręce Moffa Tiana Gergeroda, między innymi ze względu na jego wcześniejsze prace nad pierwszą Gwiazdą Śmierci. Jego cel był prosty – zbudować większą i lepszą Gwiazdę Śmierci. Z oczywistych względów pierwsza i najważniejsza zmiana dotyczyła szybu termowentylacyjnego o średnicy 2 metrów prowadzącego do reaktora pierwszej Gwiazdy Śmierci. Gergerod wprowadził znaczne poprawki, usuwając pojedynczy, większy korytarz na rzecz miliona niewielkich kanałów, które rozciągały się po całej konstrukcji, zapewniając tym samym odprowadzenie ciepła. Oczywiście chciał również zapewnić, że nie dojdzie do tego samego, co spotkało pierwszą stację bojową.
Dlatego wprowadził system zabezpieczeń, chroniąc w ten sposób główny reaktor przed eksplozjami na skutek reakcji łańcuchowej, które były powodem zniszczenia pierwszej Gwiazdy Śmierci. Druga Gwiazda Śmierci była o 125% większa oraz oprócz rozmiaru przewyższała pierwszą pod każdym względem, w tym mocy i wydajności. Jej superlaser zdolny był naładować się i wystrzelić w zaledwie 3 minuty w porównaniu do 24-godzinnego czasu ładowania poprzedniego superlasera. Co więcej, systemy celownicze były w stanie namierzać i likwidować większe okręty, aniżeli tylko unicestwiać planety. Podobnie jak w przypadku pierwszej Gwiazdy Śmierci, przy realizacji tak ogromnego projektu, utrzymanie poufności i dyspozycyjność zasobów były głównymi czynnikami decydującymi o wyborze miejsc do konstrukcji. Ewentualny wyciek informacji o istnieniu superbroni przed jej ukończeniem groził poważnymi komplikacjami. Endor jako miejsce budowy spełniał wszystkie kryteria. Bogactwo zasobów naturalnych sprawiało, że cały sektor znajdował się z dala od galaktycznych cywilizacji, a nawigacja na tym obszarze była znacząco utrudniona. Zapewnienie sobie dobrego dostępu do szlaków nadprzestrzennych stanowiło również niezwykle ważny aspekt, umożliwiający szybkie dotarcie do dowolnego miejsca w galaktyce. Jednakże sektor Model, gdzie znajdował się system Endor, był usiany anomaliami nadprzestrzennymi, które znacząco utrudniały szybki i wydajny transport. W końcu był to sektor na krańcu galaktyki. Jeśli chodzi o kwestię logistyczną związaną z budową ogromnej stacji bojowej, Imperium potrzebowało miejsca, które byłoby zarówno odosobnione, jak i łatwo dostępne. Odpowiedzią na ten problem było zbudowanie własnego tunelu nadprzestrzennego i stworzenie własnej trasy. W ten sposób powstał korytarz Sanktuarium, łączący Endor z planetą Sulust, przez którą przebiegał rimański szlak handlowy. Inicjatywa ta była ogromnym przedsięwzięciem, porównywalnym rozmachem z budową samej Gwiazdy Śmierci. Wykorzystując istniejącą wcześniej mniejszą trasę o nazwie Szlak Sylwestriego, Imperium zdołało ją poszerzyć i znacznie wydłużyć, wykorzystując do tego niezwykle kosztowną technologię używaną do tworzenia i kontrolowania szlaków nadprzestrzennych. Ta metoda pozwoliła na stworzenie głównej trasy nadprzestrzennej, łączącej bezpośrednio przemysłowe światy z miejscem budowy drugiej Gwiazdy Śmierci, obsługującej masowy przepływ transportowców dla tak ogromnej konstrukcji. Prace zostały ukończone 4 lata po bitwie o Yavin. Jak tylko druga Gwiazda Śmierci osiągnęła gotowość bojową, Palpatine celowo pozwolił na ujawnienie lokalizacji stacji bojowej oraz samej trasy nadprzestrzennej. Sojusz Rebeliantów posłużył się wtedy korytarzem Sanktuarium, aby z Sulust szybko dotrzeć i zaatakować drugą Gwiazdę Śmierci. Moff Gerggeroth wiedział o istniejącym zagrożeniu, jakim była możliwość bezpośredniego wtargnięcia do reaktora i zniszczenia go od wewnątrz. Chciał temu zapobiec, budując wiele systemów obronnych wokół owych punktów krytycznych, jak i również skupić się na możliwościach obronnych stacji, aby nie powtórzyć błędów z przeszłości. Palpatine jednak miał inne plany i nie dość, że celowo ujawnił informacje o superbroni, to nakazał wpierw skupić się na superlaserze zamiast na całej infrastrukturze. Każdy wie, jaki przyniosło to rezultat. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego na temat obu Gwiazd Śmierci. Dajcie znać w komentarzach, jakie inne tematy chcielibyście zobaczyć na kanale. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji po więcej materiałów. Do usłyszenia i niech moc będzie z wami.